Szybkość to na pewno był klucz, o tym nawet mówił sam Maximus. Sorry, napiję się. Cześć, witam wszystkich. Tak, nie ukrywałem tego już przed walką, że jakby będę korzystał ze swojej szybkości, dynamiki. No bo ja, ważąc 30 kg mniej od niego, nie mogę sobie tutaj liczyć na to, że będziemy się tylko wymieniać ciosami. Musiałem go czymś zaskoczyć, musiałem go jakoś oszukać. No i to była właśnie ta szybkość. W ringu też potrafiłeś być elastyczny i jakby wyciągałeś wnioski z tego, co się działo. No tak, taki był plan. Nie wdać się w głupią wymianę. Rozpracowywać przeciwnika wtedy, kiedy on chciał. Ja miałem odpuścić i zaatakować w takim momencie, w którym czułem, że to jest właśnie ten moment. Może banalne pytanie, ale liczę na niebanalną odpowiedź, no bo my raczej nie będziemy mieli okazji czuć tego, co czuje zwycięzca Gromdy. Jakie to uczucie? Wygrać wielki finał, przyjąć ten czek w wysokości 100 tysięcy złotych. Kurde, no naprawdę ciężko opisać te emocje. Jest to naprawdę wielkie szczęście. Ja pamiętam twoje poprzednie rozmowy z poprzedniej też Gromdy. Ty mówisz o tym, że raczej presji nie czujesz. Jesteś doświadczonym sportowcem, ale czy przed tym wielkim finałem ta stawka powodowała, że jednak ta presja, nerwy się pojawiały? Myślę, że tu nie chodzi o stawkę. Jakieś tam na pewno była na pewno większa presja na mnie, bo była to walka wieczoru. Ja naprawdę z wielkim i bardzo dobrym zawodnikiem, bo Maximus nie jest tylko duży, ale to jest też dobry zawodnik i doświadczony z mocnym uderzeniem, więc to myślę, że też jakby ta presja była normalna, że po prostu się pojawiała, ale jakby tak jak właśnie mówiłem ostatnim razem, umiem sobie z tą presją dobrze radzić i tak też było tym razem. Co dalej z Balboą? Nawet jeżeli patrzeć na tych, którzy do tej pory też te wielkie finały zwyciężali, to jest ktoś, z kim ty chciałbyś się zmierzyć? Nie, przed chwilą właśnie miałem to pytanie. Ja jakby nie wybieram sobie nigdy przeciwników, nie mam tam jakiegoś wymarzonego zawodnika, z którym chcę walczyć. Zwłaszcza, że ci chłopacy akurat, którzy powygrywali, to ich lubię, więc ciężko by mi było sobie szukać w nich przeciwnika. Wiadomo, jeśli będzie trzeba, to wejdę z każdym do ringu, ale jakby nie mam sobie upatrzonego. Trudno było pytać przed walką, co dalej, bo oczywiście skupiałeś się na tej walce. Teraz pozwolę sobie zadać to pytanie. Takie też głosy do mnie docierały, że masz taki pomysł, aby spróbować się w boksie. Nie wiem, czy to prawda. Znaczy, gdzieś tam jakieś propozycje były, ale ja mam ważny kontrakt w Gromdzie. Na boks myślę, że jeszcze przyjdzie czas. Póki co chcę tutaj wypełnić ten kontrakt i idę po pas. Zdradź nam troszeczkę, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało świętowanie po wygranej w Gromdzie. A to już jest moja słodka tajemnica. Zawsze w sumie świętujemy w takim hermetycznym gronie, bo zawsze jedziemy właśnie w takimi z najbliższymi mi osobami, które mnie bardzo dobrze znają. No i zawsze sobie coś jakoś imprezujemy później po. Wielkie gratulacje zwycięzca wielkiego finału Gromdy Balboa. Jeszcze raz szacunek. Gratuluję. Dziękuję. Chciałem jeszcze podziękować kibicom, bo naprawdę jest ich bardzo wiele. Nie wiedziałem, że mam aż tak dużo kibiców. Dziękuję wam bardzo i oczywiście moim partnerom, sponsorom, firmie Blachotrapez, Petmex, Markam, Winner Beef House, Trackpol, Sarna, Kuba Glass i Revolt Energy. Dzięki. Dziękuję. Gromda 7. Już 10 grudnia. Kup pay-per-view na Gromda TV.